pięknie. Tak. Oooo! Nie! Nie! Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj będę znowu się ścigał. Tym razem jakimiś innymi samochodami, ale jeszcze nie wiem, co tutaj host wybrał konkretnie za samochody. Jest uruchamianie sesji, tak, i mamy samochód Muscle Car. Muscle Car mamy. Nie mogę wybrać innego niż ten, który jest tu. Vapid Blade. Słoneczna czerwień. Pomarańczowy. Dobra, jedziemy tam. Na nikogo nie stawiam. Ostatnio straciłem dużo kasy przez to stawianie, wiecie? Więc odpuśćmy sobie to po prostu. I działamy. Jedziemy. Jest bardzo dużo graczy w tej sesji, w tym lobby. Nie wiem, czy można tu używać niestandardowych pojazdów, ale chyba nie. O Boże, ktoś... Właśnie. Tutaj można też jakoś ten Perfect Start używać, ale jeszcze tego nie ogarniam. Ale sobie na pewno ogarnę. O kurde. Jest świetnie po prostu. Wyścigi są naprawdę super. Ej! Bo trzeba uważać, żeby nie wypaść z trasy. Chociaż można się zrespawnować po prostu łatwo. Przyciskamy Y. Pokażę wam jak. O tak. Niestety musiałem to zrobić, bo z tyłu by mnie zaczęli gwałcić w nieskończoność. Więc po prostu lepiej się zrespawnować. O właśnie. I jechać już normalnie niż... No. Dobra, bierzemy strumień od typa i walimy do następnego. Tak jest. Nie wiem, ile tutaj właściwie... Czy mamy tu robić okrążenie, czy nie okrążenie? Nie wiem, jak to tutaj... O, moja tupa! No dobra. Jest git. Fajnie wyglądają, to znaczy tak średnio w sumie. Nie podoba mi się, że ten przód jest tak jakoś śmiesznie wysoko zawieszony w stosunku do tyłu. Te samochody są takie brzydkie. Chyba jeden z najbrzydszych muscle carów w tej grze. Aj! Aj! Trzeba... O! Odbiłem się od lampy! Ło! Dobra, jakoś to będzie. Muszę chyba wchodzić na ręcznym w te zakręty. Chociaż nie wskazane, bo wtedy tak zarzuca tą dupę, że nie da się opanować samochodu. To jest wyścig samochodowy, ale jak już wspominałem w poprzednich odcinkach, są tu jeszcze wyścigi jednośladów, samolotów i w ogóle. No ale na razie bawię się z samochodami, czyli dwuśladami. O, w morda, ten też tak skręcił dziwnie. Dobra, tutaj spokojnie, trafię, nie, nie udało się. Znaczy, dobrze, że się nie udało trafić, gnoja. Yeah. Nie chcę radia słuchać, wyłączy się radio, YouTube mnie zabiją. O, dobra. I teraz spróbujemy złapać z jakimś strumień. W ruchu ulicznym nie jest to tak łatwa sprawa. Ale naprawdę, zobaczcie, jest tutaj ruch uliczny, sporo elementów się rusza, są przechodnie, jest wszystko, a i tak gra chodzi świetnie. Nie masz takich dużych lagów! Ktoś mi zajechał w drogę, cholera. Mój samochód się trochę poturbował. Muszę na to uważać, bo gdy pogną mi się koła, no to niestety będzie się ciężko go prowadzić. Ktoś mnie tam dogonia. Dobra, łapiemy się go. Jaki zgnieciony, o Boże! Kurde, jeszcze gorzej na mnie. Dobra, muszę uważać tutaj, nie jechać za bardzo tym strumieniem, bo... Czasami przed zakrętem ciężko się z tego strumienia wyrwać aż, wiecie? Dobra. Uuu, ktoś wyleciał poza trasę, ale wrócił na tor. Wszyscy są zbici w jednej kupie, więc to jest dobra wiadomość, bo tak naprawdę można złapać się do jednego i wyprzedzić ich wszystkich. Jeśli się dobrze złapie strumienie... No kurde! Najgorsze jest to, że jak się kogoś stuknie, to nie da się nic zrobić, a szczególnie przy... gdy jesteśmy w muscle carze, jak tutaj. Po prostu ciężko jest opanować ten wóz, gdy jesteśmy w poślizgu. O, w mordę! O, w mordę! O, brakowało. Trzeba tutaj bardzo unikać tych zderzeń. No bo one strasznie destabilizują ten pojazd. Nawet takie drifty jak te, o kurczę, trzeba uważać. O, nie! No co za chamidło skończone. I właśnie przed samą metą się często to zdarza, że kończysz no przez to jedno takie spychnięcie jako ostatni.
Cholera jasna. I najmniej kasy zarabiasz. No skończyłem przedostatni, ale to wcale nie jest duże pocieszenie. Skończyłem 11 na 12 graczy. Jest kiepsko. Ale właśnie to jest fajne w tych wyścigach, wiecie? Bo tak dużo ludzi patrzy na gry wyścigowe jako na takie symulatory. Każdy oczekuje takiego symulatora, gdzie się ścigamy tam na jakieś ułamki sekundy i tak dalej. A właśnie fajne jest to w wyścigach i mi sprawia dużo satysfakcji to, że mogę się z kimś tam pospychać. Że muszę uważać, żeby ktoś mnie tam nie stuknął, a jak ktoś mnie stuknie, to jest lipa, jakieś zdarzenie losowe, gdzieś trafik wyskoczy. Jest po prostu lepiej, a gdy jedzie się tak na takich torach, wiecie, w tych grach symulacyjnych, to jest strasznie nudne. Dlatego ja właśnie wolę gry arcade'owe, jak The Crew, jak Need for Speed, czy właśnie tutaj wyścigi w GTA, bo naprawdę to jest mega satysfakcja i fajnie można się bawić, a takie, nie wiem, jazda na tych samych torach bez przerwy, to jest nuda. A tutaj nawet można sobie tworzyć wyścigi, gracze tworzą wyścigi, można je sobie pobrać. Można robić jakieś skoki, cuda nie widzę, można robić naprawdę. I jest tych tras już sporo powymyślanych. Tylko wystarczy sobie wejść w Social Club, nacisnąć pobieram i można grać z innymi graczami na jakiejś tam trasie, co jest, kurczę, coś wspaniałego. Nie słuchajcie radia, nie słuchajcie, bo tu nie ma nic do słuchania. Dobra, zapraszam graczy, znajomych, zobaczymy, kogo zaprosi. Chyba nikogo, bo tak naprawdę już jest sporo graczy w sesji. Zobaczcie, ja mam 23 poziom, są tu osoby nawet, które mają 17 poziom, ale są osoby też, które mają 108, albo 50, albo 62, 92, także no są tu też osoby z dużym, długim stażem w GTA. Chociaż ja mam tę grę tak naprawdę od premiery, to no nie często się zdarza, że w nią gram, chociaż ostatnio staram się jak najwięcej, bo naprawdę jest to chyba jedyny taki tytuł, który w ostatnim czasie sprawia mi dużo frajdy, wiecie? Oprócz na przykład Dying Light czy The Crew. The Crew też jest spoko, tylko tam jest sporo bugów i czasami ciężko jest grać. Teraz właśnie próbowałem sobie uruchomić, ale tam coś pokasowały mi się ustawienia pada w ogóle. Nie działa pad w tej grze teraz, to jest głupie. No ale wracajmy do GTA. Właśnie jest uruchamianie sesji i za chwilę powinniśmy znowu wystartować. Nie wiem jakimi samochodami. O proszę, tym razem będziemy jeździć, weźmy tego Bugatti Veyrona, nim jeszcze tak naprawdę nigdy nie jeździłem. Jestem ciekawy, jak to coś śmiga. To nie jest oczywiście prawdziwy Bugatti Veyron, to jest jakby jego imitacja w tej grze. Postawmy, nie no, na siebie to chyba nie postawię. Ach, kurde, nie zdążyłem. Nie jeździłem nigdy tym wozem, dobrze mi się jeździło tym Lamborghini Sesto Elemento, to jest taka też imitacja może w tej grze, a Veyronem jeszcze ani razu, no ale zobaczymy jak pójdzie. Może się okazać, że pójdzie całkiem dobrze. No dobra. O kurde, co tu się odpieprza, ja pierdolę! Trzeba omijać rozwalonych graczy. To oni bardzo blokują, dużo prędkości zabierają i jest ciężko, a jeszcze się spychają do tego. No dobra. I łapiemy strumienia. O, tak, o, tak, tak, dawaj strumień, dawaj, 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 dawaj. Tak, ciągnij mnie, yeah! O, jest skręcamy tutaj, świetnie. Haha. Pięknie, tak. O! Nie. Dobra, dawaj strumień, dawaj, już miałem troszeczkę, dobra, łapiemy za tym, gnoję. Okej, jedziemy tu na górę, tak, tego wyprzedzamy. Łapiemy się tamtego, czy się złapie? Uwaga. Tak, łapie się ekstra. Jest! Pięknie. Uuu, mijamy, jest, udało się. No, powiem wam, że troszeczkę lepiej sobie Bugatti radzi na wyskokach niż Lamborghini Sesto Elemento. Juuu! Mało brakowało. Ktoś spadł z wiaduktu i niestety rozbił swoją furę. Tu jest tak, że jak spadniemy samochodem czołowo w ziemię, to niestety samochód wybucha razem z nami w środku. Znaczy, człowiek nie wybucha. Całkiem.
Tak jest, tak to się robi. Yeah! O nie, spadaj, nie spykaj, nie proszę cię, nie bądź taki zły, nie bądź taki zły. Jest, jest, jest. Mało brakowało by skitu. Gonimy, gonimy, gonimy jedynkę, gonimy jedynkę, spadaj! No co ty narobiłeś? Mogłem być pierwszy! Kurde, to są metą ty dziadu! Cholera! Który będę? Piąty przez tego gnoja. No musiał się spychać, musiał się spychać. A tak niewiele brakowało, byłbym nawet drugi. I by ludzki się cieszył, a tak piąty. Ale powiem wam, że na całkiem spoko jechało mi się tym Bugatti Veyronem. Jeśli będą jakieś samochody z tych super szybkich, to spróbujemy sobie jeszcze inny. Zobaczymy, czy... O, proszę, zdobyłem 24 poziom, rangę 24. Pewnie odblokowały mi się kolejne jakieś części do tuningowe do samochodu. Później sobie tylko wbijam do warsztatu moim ulubionym wozem do tuningu i sobie go przerabiam. Muszę pamiętać o tym, aby kupić właśnie sobie motor. Dobra. Ale, ktoś tutaj widzę... Co by tu wybrać? Jednoślady. Ktoś, dużo osób głosuje na jednoślady. Ja niestety nie zdążyłem na nic zagłosować. Dobra, zobaczymy, co teraz będzie. Także naprawdę fajnie to wygląda. Nigdy nie wiesz, co się stanie za chwilę. Nagle ktoś cię dogania od tyłu, bach, strzela cię w dupę i się obracasz. I ktoś, dla kogoś to może być bardzo wkurzające, bo ktoś pomyśli: o Jezus, nie wygram, nie wiem, jakiejś tam części albo wyścigu, nie zdobędę więcej kasy. Ale właśnie o to chodzi, że jakbyś cały czas wygrywał, to tak naprawdę byłoby to po jakimś czasie nudne. Ale jeśli od czasu do czasu wygrasz, to jest to taka wielka satysfakcja, że normalnie nie do opanowania jest później euforia. O kurde, jedziemy super samochodami i będzie to w miarę prosta trasa, bardzo, bardzo, bardzo szybka z tego co widzę. Niestandardowe pojazdy są włączone, niestety, bo ja nie mam żadnego samochodu w tej klasie. Ale, wydaje mi się, że właśnie wyrównywanie działa w ten sposób, że każdy ma taki sam samochód pod względem osiągów. Więc tutaj jest to chyba fajnie rozwiązane, że niestandardowe pojazdy to jest tylko i wyłącznie wygląd w tym momencie. No to weźmy sobie tym razem LaFerrari, co wy na to? Okej, okay. Kontynuujemy, postawmy na kogoś. Kto tam ostatnio wygrał? Mario. Postawmy na niego 200, 400 dolców. Jest, udało się postawić. LaFerrari. Zobaczymy, jak mi pójdzie w LaFerrari. Bugatti Veyrony michało się całkiem spoko. Kurde, startuję z prawie pierwszej pozycji. Nie lubię. Wolę się gdzieś tutaj z boku ustawić. Mam to gdzieś. Niech mi nie rozwalają auta. Niech mnie wyprzedzają, ja sobie zaraz tutaj strumienie połapię i gitara. Dobra, ktoś tutaj strasznie wypadł z trasy. O, to jest zajebiste. Dobra, ktoś... bardzo mi poniszczyli samochód, ale jeszcze jest zdatny do jazdy, mam nadzieję. Jo, pierdziu, co tu się dzieje? Of mordę. Nie, wyprzedzamy. Dobra, łapiemy się go. Dawaj strumień, gnoju. Dobra, idziemy, to jest w miarę prosto. Proszę! Oszty, spadł was! Ja pierdziu! Nie, który jestem? Ósmy! To nie jest dobra pozycja, Dobra, próbujemy. Nie wiem, czy ja jechałem już chyba ten wysik, albo bardzo podobny. Dawaj strumień, dobrze gnoju. Yeah, pięknie. I uwaga, zobaczymy, czy spisze się tutaj LaFerrari. Na razie jedzie się całkiem spoko. O, w mordę, co tu się stało? Co tu się podziało? Rzuca trochę, tu chyba już będzie koniec. Ale już nie uda mi się strumienia raczej zdobyć. Co tam się podziało na... Kurde, tu był już koniec. Który będę? Szósty. Nie pykło. O nie! O nie!
Ty mnie zramowałeś przez to. I po ptakach. Bum! O, nie było bum. O kurde. Także ramowanie nie zawsze tutaj wychodzi. Tym razem ukończę sobie ostatni. Hell yeah! Muszę wyłączać radio, zapomniałem ściszyć. Oh man. Chwileczkę, mogę to. A Boże, nic nie słyszycie. Dźwięk. Muzyka. Na razie. Dobra. Nie mogę tego włączyć, niestety. Kurde, oni dopiero ukończyli. To nie był jeszcze, nie była ostatnia prosta. Mogłem się trochę postarać. No ale i tak już wyleciałem poza tam autostradę, więc whatever. Jeszcze wszyscy nie dojechali tak na marginesie. Ale słuchajcie, jest jedna dobra wiadomość. Postawiłem na Mario $400, a on chyba wygrał. Zaraz zobaczymy. Ukończyłem 14. Tak, on chyba wygrał, tak mi się wydaje. Zaraz ogarniemy. $1000. To wygrał. Mario! No to super. Postawiłem na niego $400 i wygrane w zakładach 160? Mało. Postawiłem 400, wygrane 160. Jak to jest? No jak to jest? No dobra. Chodźmy sobie teraz. Ja głosuję na jedno ślady. Mam to gdzieś. Każdy głosuje na co innego. Dobre to jest. Naprawdę polecam gierę. Okej. Okay. I nie wiem, co teraz wypadnie tak naprawdę. Ale to mi się podoba, że nie trzeba czekać strasznie długo na ten wyścig. Nie wiem, jak było. Nie pamiętam, jak było w poprzednim GTA 4, ile się czekało na te wyścigi. Ale to tutaj jest w piątce bardzo fajnie rozwiązane. A przynajmniej mi to odpowiada. I powiem wam, że jestem zachwycony tą grą, naprawdę. Szczerze zachwycony. No tym bardziej, że każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Są osoby, które nie lubią się zabijać na przykład, a chcą sobie jeździć. Są osoby, które lubią deathmatcha, a nie lubią jeździć. Są osoby, które lubią latać. Są osoby, które lubią po prostu sobie zwiedzać świat, albo spotkać się gdzieś ze znajomymi w grze i robić jakieś głupie rzeczy. Dlatego myślę, że ta gra ma właśnie taki zasięg. Zaprosić graczy, no już chyba... Ostatniej sesji, nie. Dobra, zobaczymy. Chyba sporo, znowu będzie sporo graczy. Gracze 23 z 30. To jest naprawdę bardzo dużo jak na wyścigi. Jest masakrycznie dużo. GTA Race ktoś chce. Klasa terenowe. Czy będzie można, niestandardowe pojazdy można, ale wyrównywanie jest wyłączone i zobaczymy właściwie, jak wygląda wyścig bez wyrównywania. Ta trasa nie jest skomplikowana, ale ja wezmę sobie, o mordę, co to jest? Sancheza wezmę i pokażę wam, jak wygląda jazda z Sanchezem. On nie jest szybki, on jest bardzo zwrotny i on jest wolniejszy od tego mojego wozu, który wam pokazywałem w poprzednim odcinku w garażu. Ten taki, co mówiłem, że jest szybki. On wygląda troszeczkę jak taki stunigowany garbus na właśnie bezdroża i on jest szybki, ale on na zakrętach, jakby wam to powiedzieć, po prostu wpada w poślizg i wtedy traci dużo prędkości. Więc nie na każde wyścigi się nadaje, chociaż tutaj myślę, żeby się nawet spisał Monster Trucki. Trzeba uważać. Ja pierdzielę, ile tu wszystkiego jest. To będzie masakra. A po boku stoi jakiś samochód. O mordę. Ford GT stoi z boku. Cholera. Oh! What the fuck, jeden wystrzelił. Dobra, spróbujemy. O nie. Ile tu jest okrążeń? Nawet nie wiem. Kurde. Ja pierdziu, to ty się odpieprza. Trzeba uważać. Ale na szczęście. Ja sądzę, że oni będą jechać zaraz w przeciwną stronę. I tu będzie taka masakra, że nam łby pourywa. Mało brakowało. No dobra, na razie nikt nie jedzie naprzeciwko. I ktoś mnie tam goni? No na szczęście nie. Znaczy gonią mnie, ale... No. Ale nie gonią. Są trochę daleko. Czy tutaj działa tunel aerodynamiczny? No raczej motorek mały ten tunel robi tak naprawdę.
jest wolny. Ten Sanchez jest wolny, ale bardzo zwrotny i bardzo dużo zyskuje się właśnie na zakrętach. Hell yeah! Staje na koło normalnie. Także widzicie, przodują tutaj Sanchezy właśnie ze względu na to, że no są bardzo zwrotne i na tych zakrętach górują nad tymi wszystkimi czterokołowymi pojazdami. Okazuje się, że gdy się staje na tylne koło, można jechać trochę szybciej. Który jestem? 9 na 23. To nie jest zły wynik tak naprawdę. No chyba ja tam, chyba na nikogo tym razem nie postawiłem. O, ale goni mnie ten tutaj, nie wiem, buggy. Muszę się trzymać wewnętrznej, żeby jak najwięcej zyskać, ale on mnie chce zrałować! Spróbuję, zobaczymy, czy da się złapać ten tunel. Nie, ale tutaj to chyba nie działa. Tak coś czuję. Ile tu jest okrążeń? 70? Ten Monster Truck w ogóle sobie nie radzi. Zobaczcie, jaki on jest wolny. Nie wiem, czy tu można pokazać faka. Jest! Można pokazać faka! Zobaczcie. Yeah! Yeah! O, w mordę! O nie! Nie, nie, mnie tu nie ma! Mnie tu nie ma! Jest! Udało mi się uciec! Ha, ha! Spadaj! Który jestem? 9? No tak, bo ten mnie wyprzedził. Pokażę im faka! Yeah! Nie mogę się bardziej wychylić do tyłu. Czy mogę? Mogę! O nie! What the fuck! Co to było? Fuck you, bitch! Co to zapieprzało tak? Jak oni tak zapieprzali? Bez kitu. Tych to już w ogóle zdublowaliśmy, tych Monster Trucków. O nie, znowu muszę go wyprzedzać. Spróbuję go wyrolować jakoś. Yeah! Hell yeah! Fucka mu. Zajebiste. No dobra. Czy oni już ukończyli? Nie. Okrążenie 4 na 4, czyli ostatnie. Jestem 11 na 23. Nie wstydzę się tego wyniku, naprawdę. Jako początkujący jeździec, absolutnie. Jest dobrze. Nie wiem, jakim cudem ci tak zapieprzali nagle. Co to w ogóle za ciężarówka jest? Nie wiem, ale wygląda okropnie. Znaczy, boję się jej. Wygląda fajnie, tylko ja się jej boję! Iu! Nie zdobyłem miejsca, ale pokażę im faka. Zajebiste to jest. Kurde. Ja pierdzielę. No dobra. Kurde. Ja nie mogę. Po prostu bajka. No nic, będę 10. Nawet nie za pozycję. Przynajmniej nie ostatni. No też się liczy tutaj. Jakąś tam kasę zdobędę. Nie dużo, bo to są pojedyncze tysiące tak naprawdę. Tutaj zobaczcie, jaki monster. Chyba już się wkurzył. Jedzie po prostu pod prąd. Ja. O, mordę. Ranking. Tu można sobie obejrzeć, jak to tutaj wyglądało. Sanchez wygrał. Na drugim miejscu też Sanchez. Jest pokazany, ile kasy wygrał. 1640 dolarów. A w tyle możecie zobaczyć, jak tacy się napieprzają. Ja dziękuję. Co to jest to? Bifta. Bifta. Co to może być? Nie wiem, jaki to jest samochód. Przynajmniej wiedza z poprzednich części GTA o rozpoznawaniu, wiecie, samochodów w ogóle to się nie przyda, bo te samochody tutaj wyglądają zupełnie inaczej. Może tam, nie wiem, taki Stallion, czy... Właściwie chyba tylko Stalliona rozpoznaje, jest taki bardzo podobny do tych poprzednich części. No może jeszcze Banshee z GTA 4 jest bardzo podobne tutaj. Właściwie to chyba tak samo wygląda i tyle. No a tak poza tym to trzeba... No i Sanchez, niektóre motory może się powtarzają. A tak to w ogóle nie rozpoznaję tych samochodów. Nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.